Szczęść Boże, coś Wam powiem. Odwaga w słowach i lęk w czynach. Chyba tak można streścić dzisiejszą Ewangelię. Piotr zuchwale wołał do Pana, by ten wezwał go do siebie po wodzie. Szedł dumnie, ale im bliżej był Jezusa, tym było coraz mniej pewności. Jej miejsce wypełniał strach, aż w końcu zaczął uczeń tonąć. I wtedy prawdziwie zawołał: Panie, ratuj mnie. Zastanawiam się, dlaczego trzeba doprowadzić swoje życie do takiej granicy, gdzie my nic już nie możemy zrobić, a ratunek może nie nadejść. Dlaczego aż tak bardzo wystawiamy się na próbę i dlaczego zgrywamy bohaterów? Co nam to daje? Sytuacja Piotra pokazuje nam, że niedojrzała wiara jest podatna na wątpliwości, a jednocześnie czyjś upadek może być okazją do wyznania wiary dla innych, bo zobaczyli, co się może wydarzyć i nie chcą doświadczać tego na swojej skórze. Tak właśnie postąpili pozostali uczniowie, którzy zostali w łodzi i powiedzieli: prawdziwie jesteś Synem Bożym. Grupa tych, którzy już byli apostołami, ale wciąż nie wierzą, bo widzą, jak wody grały pod stopami Pana i że wśród rozkołysanych fal kroki Pana były pewne, uwierzyli, że Jezus jest prawdziwym Synem Boga, właśnie tak to wyznając. To słowa świętego Ambrożego. Nie lubimy pokazywać swojej słabości i lęków, bo to może być źle odebrane, ale też może być wykorzystane przeciwko nam. Jednakże często kroczymy po jeziorze naszych niepewności i brakuje nam wiary w końcowy sukces. Antoni Kępiński powiedział: im większe w człowieku wewnętrzne rozbicie, poczucie własnej słabości, niepewności i lęk, tym większa tęsknota za czymś, co go z powrotem scali, da pewność i wiarę w siebie. Chcielibyśmy zauważyć, że działanie Jezusa poprzedzone było modlitwą. A modlitwa jest rozmową. On rozmawiał z Ojcem o kolejnych krokach, może o sposobie działania. Nie treść tej modlitwy jest ważna, ale sam fakt, że nie działa w pojedynkę. Wszystko konsultuje, omadla i zawierza Bogu. To cenna lekcja dla nas, kiedy idziemy w świat z nadzieją, że nasza praca będzie owocna. Tylko, że nie powinniśmy tam iść właśnie bez tych konsultacji z Bogiem. Przedstawiając nasze plany przed Bogiem, może się okazać, że dostrzeżemy ich słabe strony. Modlitwa wiele rzeczy pokazuje w zupełnie innym świetle. Modlitwa tonuje nasze emocje. Nie potrzeba nam wiele, żeby pójść za naszym pragnieniem. Może to się okazać dla nas katastrofalne, ale wiara daje nam zabezpieczenie w przypadku porażki. Kiedy Piotr zaczął tonąć, kiedy powiedział: Panie, ratuj, Jezus natychmiast wyciągnął rękę, ale i powiedział słowo napomnienia: zwątpiłeś. Pomoc i napomnienie są otrzeźwieniem. Nie ma co ryzykować bez sensu albo podążać pod dyktando emocji. Często takie burze, które nas wciągają, nie są z zewnątrz. One są w nas. Pojawiają się wtedy, gdy bardziej liczymy na siebie, a nie zawierzamy się Bogu. To nie fale i wiatr są winne porażki Piotra, lecz on sam, bo zwątpił, że Pan jest przed nim. Gdy przyjdzie na ciebie taka próba, kiedy będzie ci się wydawało, że wszystko stracone, szukaj wyciągniętej ręki Jezusa. To On jest tym, który utrzymuje nas na powierzchni, a nasze doświadczenia pozwalają nam lepiej Go dostrzec. Miejmy otwarte oczy, ale i serce pełne wiary, że On jest przy nas. Z Panem Bogiem.